Cześć, witajcie. Dzisiaj kosimy lucernę. Mamy taką lukę. No dzisiaj mamy który? 20 maja mamy dzisiaj. Z bratem ruszyliśmy z kosiarkami. Kosimy lucernę. No już na nią naprawdę jest czas. A zapowiadają dwa suche dni. Więc wykorzystaliśmy to i ruszyliśmy. Zaraz jeszcze trochę i przyjedzie nasz pracownik z rzędarką, będzie już rzędował. Do koszenia mamy 25 hektarów. Dzisiaj skosimy, zrzędujemy, jutro zbierzemy. Taką mamy nadzieję. Ja mam felę przy naszej T6020, ten co normalnie z turem jest, a dużym, nie wiem czy zobaczycie, o dużym New Hollandem kosi brat z 6-metrowym zestawem od Wikona. Razem bierzemy 10 metrów na raz, to robota idzie. Także no, lucerna w tym roku naprawdę ładna jest, już się zaczynała kłaść, także nie ma na co czekać, naprawdę ładna jest, jest co zbierać. Trawa jeszcze poczeka, no niestety do następnego tygodnia będzie musiała poczekać. Ale u niej to jeszcze nie jest problem, bo jeszcze podrośnie trochę. O, idzie. 5 hektarów pole to moment, obskoczymy. To już na dole świeża lucerna co wychodziła, to już żółta się zaczynała robić, się dusiła po prostu. Zaraz będzie lepiej widać zestaw dużego New Hollanda. Wyjechaliśmy dosyć późno, bo koło pierwszej jest, ale były jeszcze inne prace, które też trzeba było zrobić. Dzisiaj krowy znowu, pierwszy dzień znowu od 3 dni wyszły na dwór. Były zadowolone. Trawę teraz mają już w ogóle pod dostatkiem, to kto wie, czy nie trzeba będzie ścinać. O. I tu brat jedzie naszym ładnym zestawem. Tylna kosiarka w tamtym roku zakupiona, Wikona. Przednia już mamy ją 5 lat prawie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Tą kosiarkę też w sumie dostaliśmy od wujka, bo zrezygnował z krów i po prostu nie chciał już sprzedawać jej, tylko nam dał. Mówię, ogólnie jest dużym fanem Feli, nie jestem, bo
kosiarki bardzo ciężko ciągną. Jest potrzebna duża moc. A na przykład wikon to ten bardzo lekko ciągną. Zobaczymy, czy biegiem wyżej też da radę. Da radę. Jedziemy teraz 10 na godzinę. Gniotownik na maksa ustawiony. Tak samo przy tamtych kosiarkach. I jesteśmy na następnej działce. Tutaj mamy 5 hektarów też. Tu jest 2,5 i tu jest 2,5 kawałka. Mamy tutaj też na przedzie trawę. 9,5 hektara w jednym kawałku. Jest naprawdę ładne, bo to jest drugi sezon teraz tej trawy. Tak samo jak i lucerny. Lucerna też jest drugi sezon dopiero. Naprawdę ładnie wygląda. Tu z przodu jakby co obornik leżał i dlatego tak jeszcze nic nie rośnie. Będziemy to w tym roku uprawiać i siać BG13 z Barenbruga. O. Jest druga dopiero. No, niecałą godzinę tam kosiliśmy te 5 hektarów, to spodziewam się, że niecałą godzinę też te 5 hektarów to skosimy i pojedziemy na działkę 14 hektarową. Tam już będzie można fajnie pokosić. No i idzie elegancko. Fajnie idzie. No, nowe kosiarki to elegancko, nic się nie psuje. O. Przez drożkę przejedziemy. No i te trzy rządki to naraz. No i zaczęło opadać. Mamy już tu prawie koniec tej działki. Zobaczę na radarze, jak to wygląda. Mamy takie małe chmurki. Nie wiem, czy to widzicie. Regionalne opady, że tak powiem. Nie przewidują większych opadów. A i tak już kosimy, to kosimy, nie? No, 5 hektarów, pół godziny. O, sprawdziłem teraz, ile dokładnie nam to zajęło czasu. Będziemy zaraz składać. No to brat weźmie jeszcze końcówkę do góry. No, jedziemy. Dobra.
gotowy do transportu. Lucerna ładna, no już trochę za żółta, już tu się dusiła po prostu i już naprawdę był czas tydzień temu do koszenia. To szóstka, te 60-20. Ale jest i tam trochę. Wieje. No. Nożyki widzę jeszcze w dobrym stanie, to pokoszą jeszcze te 16 hektarów. No i jedziemy na następną działkę. 14 hektarową. No i lucerna bez nawozów daje radę. Bo tu na wiosnę nic nie przyszło. Dopiero teraz po tym ścięciu będzie dawane 10 kubików gnojowicy lub obornika tam w około 9 ton. To jeszcze zobaczę, jak tam wyjdzie. Ile na trawę, tak muszę zobaczyć, żeby mi starczyło. Mamy trawę jeszcze naszą. No. Tutaj jest ta trawa, co ostatnio ścinałem świeżą dla krów. To już zaczyna ładnie odbijać trawa. Trochę tu jeszcze zostało. Trzy dni karmiliśmy, a tu krowy już na łące dzisiaj. No. Zaczyna padać i już do druta ciągnę. Dobra, zjeżdżamy na chwilę na przerwę. Po przerwie jedziemy dalej, nie ma. No i jesteśmy na tej 14-hektarowej działce. I tu w tamtym roku zrobiłem pewien eksperyment. Stojącą, no już stojącą lucernę, to jest trzeci rok lucerny. Wsiałem bezpośrednio żyto. Oczywiście żyto słabe jest dosyć, ale jakiś tam dodatkowy plon będziemy mieli. O, tu wchodzimy teraz w sianę. Tu akurat nie było, taki trójkącik już siewu mi zbrakło. I wchodzimy w lucernę z wsianym żytem. Nawet fajnie to wygląda, tylko szkoda, że taki suchy rok był. By było o wiele więcej plonu wtedy. Fajnie to wygląda, naprawdę. No i tu mamy tak 14 hektarów żyta z lucerną, tak wsiane. Myślę, że to będzie nawet fajnie. Już żędarka jest. Robi. Tu trójkącik jeszcze dokaszam. Jeszcze ten krótszy kawałek tam został i mamy koniec. Wyrobimy się. Słońce ładnie świeci.
Miejmy nadzieję, że jutro też będzie pogoda. Ogólnie nawet się sprawdził ten pomysł. Ciekawe, jakby to wyglądało w mokry rok. Jakby woda była pod dostatkiem, jakby to żyto urosło w tej lucernie. W tym roku będę chciał znowu tak spróbować i zobaczymy, czy będzie lepszy efekt, czy taki sam jak tutaj widać. Wiadomo, nie mam tak dużo tej masy, ale zawsze coś. Tu możecie zobaczyć żędarkę, jak pracuje. 7,8 metra, dwukaruzelowa Fernalanda. Polecam bardzo żędarkę. Jest mocna konstrukcja, przemyślane rozwiązania, ładnie rzęduje. Ogólnie maszyny zielonkowe Fernaland, Vicon, no przemawiają do mnie, bardzo mi się podobają. Ładnie, czysto zebrane. Sterująca ośka jest z tyłu. Także na obrociach elegancko można zawracać. Mamy dzisiaj, ile dobrze pamiętam, tak, 21 maja. Sprzęt już gotowy. Będziemy dzisiaj zbierać lucernę. Krótko chciałem powiedzieć, jak przygotowujemy silos pod... Będę tu się zawinęło. Muszę podciągnąć zaraz. Pod... no, żeby przykryć. Mamy tu jedną warstwę folii dookoła, zarzuconą na ścianę. To jest jeden bok, ma 16 metrów folia. Silos szerokości ma 11. Tu dajemy na dół dosyć dużo folii, żeby powietrze nie dochodziło. Tu jak od boku będzie padać, to żeby też do karmy deszcz nie dochodził. Będzie wszystko wsiąkało w bok. No i pod tą folią, zaraz wam pokażę, mamy siatki ochronne. Później też na dwóch stronach. Później też je zarzucamy. Tu muszę poprawić jeszcze. Tu trochę ściągnęło, zaraz poprawię też jeszcze, bo tu zaraz chłopaki z przyczepą przyjadą. Pierwszą to musi być dobrze zrobione. No i tak, mamy wieczór, popadało dzisiaj 3 mm. No i tak ogólnie mówiąc, za dużo dzisiaj nie zrobiliśmy. No, tylko 4 przyczepy przywieźliśmy. A dlaczego? Bo główny napędowy pas w sieczkarni nam pękł i mieliśmy trochę zabawy. To jest, co zostało z naszego głównego pasa napędowego. Tak wyglądał, a ma wyglądać tak. Cały pas. Tu musieliśmy całą, no jak widzicie, całą drabinę, klapę pościągać, żeby założyć tu nowy pas. No to ogólnie jest przeznaczony tak na rezerwę. Założyliśmy i jutro rano od 7 będziemy działać. Miejmy nadzieję, że lepiej pójdzie. Jest zamówiony już nowy. No, dwa pasy od razu zamówiliśmy nowe, żeby był drugi na zapas jeszcze. Pojeździmy jutro na tym pasie i na trawę już założymy ten nowy. No i mamy dzisiaj 22 maja, kolejny dzień. Dzisiaj nam idzie trochę lepiej. Nie miałem kamerki z rana, bo rozładowana była.
teraz po przerwie poszłem po nią i mówię, coś nagramy. Te trzy pierwsze działki mamy zebrane, teraz o i od razu na początku fajnie. Wpadka. Na za dużym biegu go miałem. Jakby kogoś interesowało, to wymiary silosu to jest długość 50 metrów, szerokość 11 metrów, a wysokość ściany to jest 1,85 m. Jak mnie słychać, jak to wszystko tak głośno chodzi. A i tu jeszcze chciałem coś nawiązać do kanału Padły Jeleń. Bo tam ten zmiany biegów dosyć długo przechodziły. Chciałem pokazać tutaj ciągnik wiekowy już. A zobaczcie. Reakcja prawie że od razu. No i jaka tu jest logika, że w nowym ciągniku jest gorzej jak w starym. Tak samo rewers teraz do przodu. Prawie że nie szarpie w ogóle. Tak samo redukcją. Także współczuję mu, bo to jednak człowiek kupuje nowy ciągnik i myśli, że będzie chodzić pierwsze parę lat na pewno bez awarii, a tu od razu takie usterki wychodzą. Zrobiłem taką małą wpadkę, bo w tamtym roku też nie pomyślałem. Tu z rana folię wykładaliśmy i za krótką folię tutaj dałem. Powinna być taka długa jak tutaj, bo później jak będzie się podnosić pryzma, to nie załapiemy do końca folii. Trzeba będzie dokładać. Tu na pierwszy pokos raczej nie będzie tego potrzeby, ale później na pewno tak. Ogólnie jeździmy z trzema przyczepami. Brat na sieczkarni, ja na pryzmie. Tata z przyczepą jeździ i nasz pracownik i znajomy nam pomaga jeszcze, jeździ też z przyczepą. Dojenie mnie dzisiaj ominie, siostra mnie wyręczy, bo będziemy robić do końca, tak raczej nam do nocy zejdzie. Trochę tego materiału jest do zebrania. No i mamy już wieczór. Jak na razie bez awarii. Dzisiaj na szczęście nam poszło. Jeszcze z 3-4 godziny i będziemy mieli pozbierane wszystko. Także nie jest najgorzej. Dzisiaj siostra mnie zastępuje w doju. Także możemy robić dalej, nie muszę iść doić. Bo normalnie ja doję z mamą. A teraz akurat na czas zbierania lucerny mnie siostra wymieniła.
Ogólnie lucerna się jeszcze nie zgrzała, więc jest dobrze. Już się bałem, że jak taka mokra była koszona, no lucerna jednak dużo białka ma. Było ciepło po 25 stopni, wilgotne powietrze, to mogło się zagrzać, ale na szczęście wszystko w porządku. No, dzisiaj skończymy, przykryjemy już. A jutro wam pokażę jeszcze końcówkę, jak to, no jak to wygląda przykryte. Zaraz jeszcze tata przyjdzie wysypać to. Pokażę jeszcze naszego Forda 7810. W tym roku założyliśmy mu klimatyzację, tak na dach, tą na wodę. Na razie się spisało, no. Ładnie chłodno w ciągniku, bo mamy już 4 lata na siczkarni, także tam byliśmy też zadowoleni, a w ciągniku to jeszcze bardziej, bo mniejsza kabina jest i no wiadomo, bardziej lepiej izolowana. Ogólnie ta lucerna z żytem nawet fajnie wyszła. Turbinka ładnie chodzi. No już ma ciężko podjechać. Dobra. A pojechał dalej, no. Za daleko pojechał. To jeszcze nie uchwalam, kipuję. No New Holland jednak szybszy i dogania. Wtedy mi tu się w dwóch zjeżdżają na silosie. Dobra, teraz tego tu zostawimy. No. Niech tu stoi. Teraz pójdziemy po szofera. O. O kurde, pod słońce to raczej nic nie będzie widać. A
No, poczekam aż tata przyjedzie. Ogólnie, i nie wiem czy już mówiłem, ale jedziemy trzema przyczepami. Dwie takie kiszonkowe i jedna, no, kipowana Beko. No i dwie Schweitemakery. Dobra. Szafer daje radę, no to jestem sam zdziwiony, że taka mała fodromka daje radę przepchać tyle materiału. Teraz odstawiamy i idziemy do Paroshifta z powrotem. Wieczorem już przykryliśmy pryzmę. Trochę tego się uzbierało. Średnie. Kurde, ile przyczep było? Tam z tych z 5 hektarów i tam jeszcze te dwie działki. Mówiłem wcześniej, że były 5 hektarów, ale to są 3 hektary. Nie wiem dlaczego tak powiedziałem. Wczoraj montowałem jeszcze ten pierwszy materiał, to zauważyłem, że źle powiedziałem. To wyszło 30 przyczep takich. No, mi się wydaje, że nawet ładnie wyszło. No tutaj jak tak zamykamy pryzmę, to trzeba pamiętać, żeby tutaj taką, żeby tu taka górka była, żeby nam tu woda pomiędzy dużo nie leciała. Taki lej zrobić, żeby wszystko szło tam do przodu. Z przodu przykryliśmy folię tymi starymi balotami słomy. Sprawdza się. I mamy silos zamknięty bez ziemi. W tamtym roku tak pierwszy raz zrobiłem. Byłem bardzo zadowolony i w tym roku postanowiłem tak samo zrobić. Później na następny pokos, jak będziemy trawę kosić. To jest elegancko otworzyć tam pół godziny i mamy silos otwarty i gotowy do ładowania. No tak samo przykryć, no pół godziny i mieliśmy przykryty silos. I oczywiście bez ziemi, nie? No to by chyba było na tyle. Do następnego.